Dobry wieczór wszystkim widzom i słuchaczom na kolejnym spotkaniu z adekwatnym pedagogiem. Dzisiejsze spotkanie nosi nazwę, jak widać na tablicy, porządnej szkolnej tablicy, Matematyka ma wielkie oczy. Logika mówi tak, że jeśli polskie przysłowie powiada, strach ma wielkie oczy, a matematyka równa się strach, to znaczy, że matematyka ma wielkie oczy. Teraz powinno być to dla wszystkich już jasne, a że to prawdziwe, to wszyscy i tak wiedzą. W większości na własnej skórze to przeżyli, czy tego doświadczyli. Naszym dzisiejszym gościem jest młoda osoba, pani Aleksandra Karań, która jest absolwentką filozofii, a obecnie doktorantką w Laboratorium Edukacji Alternatywnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu nazwanego imieniem Adama Mickiewicza, czyli w Poznaniu. Witam panią serdecznie. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie. Panie profesorze, czuję się zaszczycona i trochę stremowana. No, musimy sobie z tym stresem i tremą poradzić we dwójkę. Natomiast już pani Ola zdradziła fakt znajomości ze mną. Co gorsza, wpadła jeszcze bardziej, bo jest moją podopieczną jako doktorantka studiów doktoranckich. Jeśli pani pozwoli, to będę bardziej bezpośredni. Jako że wiekiem pewnie mógłbym być pani dziadkiem nieomal, pozwolę sobie mówić po imieniu. Oczywiście, bardzo proszę panie profesorze. Dziękuję. Będzie mi miło. Spytam na początek, jak to z tobą było, Olu, w dzieciństwie, bo rozumiem, że byłaś jakimś niezwyczajnym dzieckiem, bo dziewczynki chyba nie lubią matematyki. Jak to z tobą było w tamtych czasach? Moja droga z matematyką była kręta i na początku, kiedy byłam takim dzieckiem powiedzmy 6-10-letnim, czyli w tym wieku, w którym ja dzisiaj się zajmuję dziećmi w kontekście matematyki, matematykę uwielbiałam. Moi dziadkowie byli matematykami i sprawiło mi to dużą radość. No nieskromnie powiem, że byłam z tej matematyki świetna. Miałam jakieś osiągnięcia na konkursach i to był taki mój koń. Później to zaczęło się trochę zmieniać. Były zmiany nauczycieli, różne tam perypetie szkolne. I przez lata żyłam w takim przekonaniu, że jestem beznadziejna z matematyki. Zresztą to miało odzwierciedlenie w ocenach szkolnych nawet przez jakiś czas. Ale wciąż lubiłam na przykład grę w szachy, wciąż lubiłam zagadki logiczne. Wciąż lubiłam takie przyrodnicze jakieś zagadnienia, które wiążą się też z matematyką i do głowy mi nie przyszło, że wciąż mogę lubić matematykę. Po prostu kojarzyła mi się ona z lekcją i pomyślałam, że ja się do tego nie nadaję. Nadano mi taką łatkę humanistki, lubiłam historię, więc to było bardzo proste, żeby taką łatkę nadać. I to się ponownie zmieniło dopiero gdzieś w okolicach matury i pójścia na studia filozoficzne. I kiedy zaczęłam przygodę z filozofią, zaczęłam przygodę z filozofią analityczną i z filozofią przyrody przede wszystkim, to znowu się do tej matematyki zbliżyłam i to tak w taki sposób może trochę niecodzienny, bo poprzez właśnie filozofię analityczną i filozofię fizyki. Także takie kręte drogi. I brzmiące przerażająco. Matematyka, filozofia. Co to w ogóle ma ze sobą wspólnego? Czy filozofowi jest potrzebna matematyka, albo w drugą stronę przeciwnie, czy też jest jakikolwiek związek między nimi? No, myślę, że tak. Oczywiście, jeśli mówimy o filozofii w takim kontekście rozdzielania jej na dziedzinę, no to pewnie na przykład etykowi niekoniecznie potrzebna jest matematyka. Ale mówię to z takim znakiem zapytania i jeszcze zaraz do tego wrócę. Dlaczego to jest takie w cudzysłowie, że niekoniecznie. Natomiast filozofia i matematyka mają wiele wspólnego i jest to tak zwana dyscyplina myślenia, czyli na przykład umiejętność klasyfikacji, umiejętność ścisłego myślenia,
umiejętność zadawania adekwatnych pytań, bo to też w matematyce się przydaje, kiedy mamy jakiś problem matematyczny. Czasami jedynym, co możemy zrobić, to dobrze zadać pytanie i to jest ta droga, która nas będzie prowadziła do wyjścia z tego problemu. I to, to jest tożsame dla filozofii jako takiej, już abstrahując od dzielenia jej na poddziedzinę. No i jest właśnie też jak najbardziej w matematyce obecne. I dlatego ta dyscyplina myślenia jest potrzebna wszystkim filozofom. Natomiast filozofia to też filozofia matematyki, filozofia fizyki, to też logika matematyczna. No i tutaj ten związek matematyki i fizyki, przepraszam, matematyki i filozofii jest bardziej widoczny, bardziej ścisły. I myślę, że tego już nawet nie trzeba tłumaczyć, no bo sama nazwa filozofia matematyki nas do tego prowadzi. No i podobnie jak w filozofii zadajemy sobie pytania o wszechświat, o otaczającą nas rzeczywistość, jaką ona ma strukturę, jak ona wygląda, jak możemy ją lepiej zgłębić, podobne pytania zadajemy sobie de facto w matematyce. I często mówi się, że księga przyrody pisana jest językiem matematyki. I trochę tak jest, chociaż nie wiemy, czy rzeczywistość jest matematyczna, czy do matematyki możemy ją po prostu sprowadzić, no ale ma z nią coś wspólnego. Więc te wielkie pytania o sens są, wydaje mi się, tożsame i dla matematyki, i dla filozofii. A co z tą etyką? Jak tam się daje cokolwiek rachować? Tak, no utylitarysta może by się zgodził, powiedział, no tak, tak, jak obliczymy ilość dobra w jednym i drugim zakresie, to da się wykoncypować z tego, które będzie ważniejsze czy lepsze do zorganizowania, do załatwienia. No, różnie z tą etyką bywa, lepiej czuć niż myśleć w etyce, tak mi się wydaje. Niemniej jednak ta dyscyplina myślenia na pewno się przyda, żeby właśnie chociażby te pytania adekwatne zadać. Na pewno nie zaszkodzi etykowi. Okej. Dziś modnym terminem jest kognitywistyka. Czy to się tak jakkolwiek wiąże także z tym, co robisz? Tak, myślę, że w takim szerokim ujęciu tak, bo badania nad mózgiem, w ogóle tak zwane neuroscience są w tej chwili bardzo na topie w świecie naukowym. Wciąż mało wiemy o mózgu, ale coraz więcej i pewnie to jest też dlatego takie pociągające dla naukowców różnych dziedzin. Też w edukacji, w pedagogice coraz więcej się takich wątków pojawia właśnie związanych z mózgiem, z tym jak się uczymy, jak się możemy lepiej uczyć bardziej efektywnie, więc to się jak najbardziej wiąże. Akurat tak stricte w mojej pracy wiąże się bardziej właśnie z neurodydaktyką niż z kognitywistyką taką szerzej pojętą. No i też można powiedzieć, że sama tematyka, bo ja podejmuję tematykę lęku przed matematyką i ten lęk się wiąże też ściśle z zagadnieniami neurologicznymi. Tutaj jako ciekawostkę mogę na przykład powiedzieć, że jest wskazywany w badaniach lęk przed matematyką, ale możemy przyjąć, że w ogóle strach, lęk, jaki mamy w sobie, może wpływać na zmiany w ciele migdałowatym. Także tutaj widać, że to jest takie bardzo biologiczne, bardzo organiczne. Brzmi dosyć apetycznie to ciało migdałowate, ale to, te operacje na mózgu nie są do końca bezpieczne pewnie. Natomiast gdybyś mogła powiedzieć cokolwiek o szerszych związkach, niebezpiecznych może związkach między matematyką, filozofią a edukacją, jak to się ma do siebie. No bo przecież edukację traktujemy jako formę aktywności, w których biorą udział, czy uwikłane są czasami osoby starsze i młodsze, a tych młodszych to szczególnie dotyczy. No to co tam dziecko ma wspólnego z filozofią? No a właśnie z tą matematyką to najczęściej ma problemy, a nie zajmuje się tym z radością. No, myślę, że to jest bardzo szerokie pytanie, bardzo też ciekawe. Ja ujęłabym je w kilku takich podpunktach, jeśli pan profesor pozwoli. Jasne. Po pierwsze, filozofia często kojarzy się tak zupełnie potocznie
z naukami humanistycznymi, a nie do końca taką nauką jest, bo jak już wspominałam, bywa bardzo ścisłe. W ogóle część osób uważa, że w ogóle nie jest nauką, a metanauką, ale to już powiedzmy, że na marginesie. I to ścisłe myślenie jest w filozofii bardzo potrzebne, właściwie niezbędne. Jednocześnie filozofia operuje językiem, na języku i z językiem. I te dwie rzeczy być może wydają się sprzeczne. Natomiast umiejętność właśnie klasyfikacji, precyzji wypowiedzi, czytania ze zrozumieniem, to wszystko, co, jeśli widać tu mojego kota, to przepraszam, to wszystko, co w filozofii jest ważne i co właśnie łączy tę ścisłość i tę humanistykę, to wszystko można przełożyć na edukację matematyczną, bo edukacja matematyczna to nie... Często tak myślimy, że to są tylko takie umiejętności techniczne, że ktoś umie rachować, tak można powiedzieć. Natomiast to jest cała gama kompetencji matematycznych, które są de facto tożsame z tymi kompetencjami, które nabywamy w toku filozofowania. I podobnie jak filozofowie, tak i dzieci chcą zauważać jakieś struktury świata i też struktury matematyczne. Dlatego wydaje mi się, że to te związki właśnie są trochę niebezpieczne, ale że to wszystko się bardzo mocno przenika i ten taki sposób myślenia analitycznego to jest sposób myślenia, który się przyda i matematykowi, i filozofowi, i dziecku też jak najbardziej. No dobrze, to jeszcze trochę powiedz proszę o kompetencjach. Tak, to modne słowo pedagogiczne, tak, dzisiaj nikt nie mówi o wiedzy, tak, zwyczajnie o umiejętnościach w różnego rodzaju sprawach, tylko mówi o kompetencjach. Tak, jak to się ma do matematyki, no tak, i do edukacji samej jako swoistej praktyki. Wydaje mi się, że kompetencje matematyczne tak najbardziej ogólnie można byłoby potraktować jako szereg narzędzi, które mogą nam pozwolić opanować matematykę. I na nabywanie tych kompetencji, czyli właśnie tych narzędzi, składa się bardzo, bardzo wiele różnych czynników. Między innymi są to takie czynniki, ja to w cudzysłowie ujmę jako techniczne, czyli właśnie bardziej takie neuro, na przykład pamięć robocza. Jak się okazuje, pamięć robocza jest bardzo ważna w ogóle we wszelkich czynnościach poznawczych, ale w matematyce również. Bardzo mocno na pamięć roboczą wpływa lęk przed matematyką, bo zamiast się skupić na zadaniu, myślimy o tym, że się boimy, że jest nam źle, no to na pewno zaburza ten proces. Więc na przykład pamięć robocza to jest jedna rzecz, która wpływa na kompetencje matematyczne. Kolejna rzecz to coś, co znowu się łączy z językiem i z filozofią. Mianowicie komunikacja matematyczna, czyli uzgadnianie pojęć. Co rozumiemy pod pojęciem na przykład sumy? Co rozumiemy pod pojęciem algorytmu? I tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, która się składa na kompetencje matematyczne, znaczy, która ma wpływ, może nie składa się, ale która ma wpływ, to na przykład atmosfera w klasie. To środowisko, z jakiego dziecko pochodzi, w tym sensie, że ta wstępna, taka pierwotna matematyzacja dzieci dzieje się przecież w domu. W zależności od tego, w jaki sposób rodzice z dzieckiem rozmawiają, czy używają w rozmowach pojęć matematycznych, czyli zwyczajnie duży, mały, daleko, blisko, po prawej stronie, po lewej stronie, to wszystko są pojęcia matematyczne. Jeśli jest ich duże, jeśli dziecko umie opisywać nimi świat, no będzie miał łatwiej na starcie z matematyką. To są takie trzy, wydaje mi się, bardzo ważne, może nie główne, ale takie czynniki, które no może czasami są zaskakujące, a właśnie wpływają na nabywanie tych narzędzi. Czyli ja bym to ujęła tak, kompetencje matematyczne to nasz język, to nasze postrzeganie i dopiero na końcu to są nasze umiejętności techniczne, czyli te umiejętności rachowania, tak to nazwijmy w cudzysłowie. I w tym rozumieniu niezbędne są zabiegi edukacyjne, prawda? Ponieważ nikt nie rodzi się ze znajomością kultury, w tym także kultury matematycznej,
potrzebuje tak, dowozu tego z zewnątrz, tak? I to jest rola ludzi konkretnych, tak, przede wszystkim rodziców czy członków rodziny, a potem tego otoczenia informacyjnego, tak, szczególnie medialnego. Czy to postrzegasz jako dobrze zorganizowane? Cóż, różnie to bywa. Mam takie doświadczenie pracy w przedszkolu i przedszkole jest o tyle wdzięcznym miejscem pracy, że wiele zależy od nauczyciela. Wprawdzie jest oczywiście program nauczania przedszkolnego, jak najbardziej każdy nauczyciel, szczególnie w przedszkolu publicznym, musi się go trzymać, no ale jest duża dowolność. Ja na przykład prowadząc zajęcia organizowałam je zupełnie inaczej niż to bywa, ponieważ bywa tak, że matematyka jest zupełnie oddzielana od innych przedmiotów czy innych aktywności poznawczych, to ma swoich zwolenników jak najbardziej i nie neguje pewnych dobrych na pewno tutaj jakichś stron tego podejścia. Natomiast ja tego raczej nie oddzielałam i raczej wprowadzam na przykład u dzieci taki motyw, nazwałabym to kulturą matematyczną właśnie, czyli wychodziliśmy od dostrzegania piękna przyrody, dostrzegania piękna symetrii, oczywiście adekwatnie do wieku, tak, do 4, 5, 6 lat. I dopiero to nas prowadziło do jakichś konkretnych zadań, do tego, żeby na przykład coś sklasyfikować. W przedszkolu bardzo dużo się działo na zbiorach, więc jak to jest zorganizowane, to wydaje mi się, że systemowo wiele zależy od nauczyciela konkretnego. Są zwolennicy właśnie podejścia oddzielenia matematyki od reszty, natomiast są też zwolennicy takiego holistycznego podejścia. Natomiast to, co na pewno można powiedzieć, to, że jest wiele takich zadań, które profesor Gruszczyk-Kolczyńska nazywa papierową matematyką, czyli trochę oddzieleniem matematyki od doświadczenia dziecka. To są te wszystkie zadania, gdzie polecenie brzmi: wpisz w luki zostawione tam gdzieś na stronie konkretne znaki, na przykład mniejszości, większości. I tutaj trochę czasami brakuje tego konstruktywizmu, manipulowania przedmiotami. I tego myślę, że często brakuje, jeśli nauczyciel nie ma odpowiedniego entuzjazmu, wyobraźni, no to może być minusem. A może potrzebne jest nauczycielowi także podejście młode, tak, w tym rozumieniu otwarte i żywe, bo jesteś młodą osobą, pewnie ci jest bliżej do tych dzieci i do tak, ich sposobu rozumienia świata, odbierania świata, postrzegania go, prawda? No tak, mam taką refleksję w ogóle o nauczaniu nie tylko matematyki, ale w ogóle, że dobry nauczyciel potrafi widzieć świat oczami dziecka. Potrafi z nim leżeć na podłodze, na dywanie, turlać się i opowiadać o zielonych słoniach. A jeśli nauczyciel ma garsonkę i szpilki? Nie wiem, ja do pracy chodziłam raczej na sportowo. Także polecam wszystkim nauczycielom, na pewno jest wygodniej i łatwiej. To racja. Ale prawdą jest to, co powiedziałem, tak, że wczuwałaś się w sytuację tych maluchów, tak, żeby pomóc im właśnie w wejściu w ten świat, no, dla niektórych hermetyczny, być może dlatego sztywno się trzymają niektórzy, prawda, tych rozdziałów, nie rozumieją, na jakie i na ile sposobów wiążą się sprawy matematyki z zwykłym ludzkim, codziennym, powszednim doświadczeniem. Prawda? Tak, właśnie. Tutaj jeszcze to takie sztuczne oddzielanie wydaje mi się później taką furtką do tego, żeby od tej matematyki uciec. A jeśli my ją od początku będziemy pokazywać jako element świata, element, bez którego tego świata nie ma, no ta wymówka gdzieś zostaje osłabiona, wydaje mi się. I
często widziałam też po swoich podopiecznych, po dzieciach, że kiedy stosowali różne narzędzia matematyczne, oczywiście adekwatne do wieku, to jest jasne, w takich dłuższych zadaniach, takich, które projektach właściwie powiedziałabym, nagle okazało się, że zapominali o tym, że robią coś, na czym trzeba się skupić, bo to jest matematyka. Zapominali, że to jest matematyka. To był element na przykład budowania rakiety na Marsa. To był element budowania sklepu. Także myślę, że to jest też ważne, żeby wplatać tę matematykę w takie codzienne czynności albo w zabawę po prostu. A co z wymogiem cywilizacyjnym przecież współczesnym, a mianowicie radzeniem sobie ze sprzętem informatycznym, informacyjnym, z komputerami. Czy to ma związek istotny z Twoim pojmowaniem matematyki? O, jak najbardziej. Znaczy, należy zaznaczyć, że programowanie to nie jest stricte matematyka i można być słabym z takiej matematyki szkolnej, w takim potocznym rozumieniu matematyki, a być świetnym programistą. I znam takie osoby, radzą sobie doskonale. Natomiast większość języków programowania, mówię większość, bo nie znam wszystkich, więc nie chcę tutaj powiedzieć jakiegoś błędu tutaj popełnić. Natomiast większość języków programowania opiera się na algorytmach i na bardzo ścisłych poleceniach. I ta ścisłość jest też w matematyce obecna i jest bardzo potrzebna. I wydaje mi się, że zresztą też program szkolny tego wymaga, żeby uczyć od najmłodszych lat programowania, ale wydaje mi się, że to będzie kiedyś, tak jak dzisiaj, umiejętność języka angielskiego, a kiedyś łaciny. Czyli coś, bez czego ciężko się będzie komunikować. I programowanie jest takim elementem edukacyjnym, który myślę, że właśnie świetnie wiąże i filozofowanie, w tym rozumieniu ścisłości myślenia, ścisłości definicji, i właśnie matematykę. I to jest naprawdę świetne narzędzie. Świetne narzędzie, ale być może dla specjalnej grupy dorosłych, no ale uchowaj Boże, małe dzieci, które miałyby to robić, tak? Już brzmi przerażająco, że dzieci uprawiają filozofię, tak, i zajmują się matematyką, to jeszcze być nie miałyby specjalistami z zakresu informatyki? Mam w swojej krótkiej na razie jeszcze drodze zawodowej taki epizod prowadzenia autorskich zajęć. To nie było programowanie, to był taki wstęp do programowania i uwaga, bez komputerów. Bo to było z maluszkami trzyletnimi ledwie. Głównie się to opierało na takiej zabawie specjalnymi piktogramami, każdy coś konkretnego oznaczał. Dzieci potrafią być bardzo precyzyjne. Pod koniec cyklu tych zajęć układały drogę robota od drzwi do okna. No, to było ładne kilka metrów. No i nigdy nie zapomniały o tym, że przecież jak podniesie prawą nogę, no to musi ją opuścić, no bo jak? No dwóch nie może mieć podniesionych i iść. Więc to taka precyzja myślenia, myślę, że gdzieś tam w dzieciach jest. Oczywiście dzieci szybko się rozpraszają, no ta pamięć też jest jeszcze inna, no ale to już kształtowanie pewnych takich nawyków, myślę, że jak najbardziej, i chyba nie jest przerażające. Czy chcesz powiedzieć, że dzieci potrafią być konsekwentne w swoim sposobie myślenia o świecie? Tak. Potrafią być bardzo konsekwentne. Co więcej, już u małych dzieci widać różnice między nimi indywidualne w stylu myślenia, w stylu tego, jak postrzegają świat. Jedno dziecko, mając za zadanie na przykład ułożyć zbiory liści, będzie zaczynało od wielkości. Inne najpierw spyta, a czemu te liście w ogóle spadają. Jeszcze inne pomyśli, że chyba najważniejszy jest kolor. No ale jedno ułoży po prostu, tam gdzie jest więcej zielonego, to do zielonych, tam gdzie jest więcej żółtego, to do żółtych, a inne zrobi na przykład jeszcze zbiór liści wielokolorowych. To są style myślenia. Tak jak my postrzegamy świat, tak jak my otwieramy się na ten świat. I to już widać u małych dzieci i świetnie widać właśnie w zadaniach matematycznych. Powiedziałaś wcześniej, że koniecznym jest
odnoszenie zadań, tak, czy inspiracji dla dzieci różnego rodzaju zadaniowych z wiekiem. Ale to także wiąże się z tą indywidualną specyfiką. Tak? Każde dziecko jest inne. Tak? I być może z tego płynie kolejne wskazanie, że no będą takie osoby wśród dzieci, które radzą sobie z matematyką lepiej i takie, którym tak trudniej to przychodzi. Być może potrzebują więcej czasu, tak? Tym niemniej aktualny stan jest taki, że mają problemy, no a z tego tak może się zrodzić obawa, lęk, tak? Czy chwilowy choćby strach przed matematyką. I to jest przedmiotem Twoich szczególnych zabiegów badawczych. Proszę, powiedz o tym szerzej. Tak, istotnie to jest właśnie przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania, lęk przed matematyką. W swoim doktoracie, jako tak ujmuję, w kilku różnych aspektach, w aspekcie właśnie tym neuronalnym, o którym wspominałam, w aspekcie takim społeczno-kulturowym, no i oczywiście takim edukacyjnym, dydaktycznym również. No i to wszystko doprowadziło mnie do zaprojektowania, wymyślenia eksperymentu pedagogicznego. On jest właśnie w trakcie realizacji. I to jest eksperyment polegający na sprawdzeniu, czy jeśli potraktujemy edukację matematyczną zupełnie inaczej, zupełnie od innej strony, przestaniemy dzielić matematykę i nauki humanistyczne, szeroko pojęte, a zaczniemy po prostu kształtować te kompetencje myślenia, o których już wspominałam, zaczniemy używać do oglądu świata logiki, algorytmu, ale też i słów, to czy to nie będzie szansą dla dzieci, które jeszcze nie mają fobii matematycznej, ale są nią zagrożone, są na przykład zniechęcone do matematyki, czują większy stres niż przed innymi zajęciami, tak? Czy to nie będzie dla nich szansa? Bo to jest takie wzmocnienie pozytywne też. Zrobiłeś to świetnie, zobacz, zrobiłeś coś, czego nie potrafiłeś zrobić na lekcji matematyki i nawet nie użyłeś do tego liczb. Bo to, co jest ważne w tym projekcie, to to, że on kształtuje wszystkie te kompetencje, które są wymagane w programie szkolnym, ale bez użycia liczb. Same umiejętności, bez liczenia. To liczenie się gdzieś tam pojawia później, żeby sprawdzić, czy dziecko potrafi to przełożyć na język formalny, natomiast przez większość czasu w ogóle ich nie ma. A liczby, notacja numeryczna jest tym, co często dzieci przeraża. Na czym polega, jeśli możesz przywołać konkretne przykłady, taka profilaktyka antylękowa matematyczna? W moim eksperymencie akurat jest bardzo duża indywidualizacja i tu mogę podać na jakichś takich bardziej konkretnych przykładach. Wszystkie te zagadnienia, które są w podstawie programowej 1-3, bo eksperyment dotyczy dzieci, które realizują podstawę programową klasy 1-3 szkoły podstawowej, wszystkie te zagadnienia... Przepraszam na moment. Wyraź ocenę tej podstawy programowej, bo są oczywiście różne zdania na ten temat, opinie, tak? Czy to jest porządny zestaw programowy, czy zrobiłabyś z tym jakiś porządek? Chyba bym to trochę inaczej uporządkowała. Aha. Co do sekwencji, tak? Kolejności tego, co jest, czy... To wydaje mi się, że trochę nadmiar pewnych rzeczy. A trochę niedomiar. To dziwnie brzmi, ale niektóre kwestie dzieci szybciej łapią. Głównie tutaj chodzi o algebrę, natomiast też sporo jest tych punktów i nie wiem, czy nie jest ich aby za dużo. Ja nie uczę w tej chwili w szkole, więc nie wiem, jak to wygląda, czy nauczyciele się potocznie mówiąc wyrabiają w tym wszystkim.
Natomiast wydaje mi się, że chyba w tej podstawie programowej ona jest tak nasycona treściami, że trochę może brakować tego, co na przykład chwalimy w fińskich szkołach, czyli właśnie dyskusji nad tym, jak rozwiązujemy problem matematyczny. I tego trochę brakuje i wydaje mi się, że przez to często uczniowie myślą, że jest tylko jedno rozwiązanie problemu matematycznego. Wynik jest jeden, ale dojść się do niego czasem nawet kilkanaście sposobów może być. I tego trochę brakuje, bo to, o czym mówiłam, to style myślenia. Każdy ma inne i ta indywidualizacja na lekcjach matematyki by się przydała i wydaje mi się, że jest przeładowany ten program. Ale to myślę, że bardzo by nauczyciele też mogli się odpowiedzieć. Jest to możliwe, żeby to zrobić, żeby to ogarnąć. No ja właśnie bardzo indywidualizuję wszystko, czyli słucham dzieci, wyłapuję to, czym się interesują i przede wszystkim, czym są dobre. I staram się wykorzystać te aktywności, w których dzieci są szczególnie utalentowane, na przykład taniec. I tutaj właśnie, o, przykład konkretny, to kiedy kształtujemy orientację w schemacie własnego ciała. To jest bardzo ważna kwestia w początku edukacji matematycznej, gdzieś tam w pierwszej klasie, nawet w zerówce to już występuje bardzo mocno. Jeśli dziecko lubi tańczyć, lubi się ruszać, ma świetną taką inteligencję kinetyczną, to dlaczego nie wykorzystać tańca? Dlaczego nie poprosić dziecko, żeby na przykład podnieść prawą nogę, podnieść lewą nogę? O, i tu już jest problem, jak podnieść prawą, podnieść lewą? I tu już dochodzimy do tego, że no, musimy to konkretniej wyrazić. Czyli widzimy, że już jest kilka elementów, prawda? Konkretyzujemy przy okazji schemat własnego ciała, a przy okazji to, w czym dziecko jest świetne. Więc tego typu na przykład zadania jak taniec dla kogoś, kto lubi tańczyć, rysunek dla kogoś, kto lubi rysować. Narysuj po prawej stronie kartki drzewo, a po lewej stronie na górze słońce, a na dole narysuj po lewej stronie pieska i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko też pozwala dzieciom poczuć się dobrze, że one potrafią to zrobić, że to nie jest trudne, że to jest w ich zasięgu. To jest bardzo ważne, bo wiele problemów z matematyką zaczyna się od takiej, w literaturze to się nazywa samoświadomość matematyczna. A to po prostu jest to, czy w siebie wierzymy. Tak można byłoby to ująć. I trzeba pomagać w budowaniu wiary we własne siły, tak? U dzieci, które podchodzą do takiej problematyki. No to to prawda. Myślałem o którymś z zadań jeszcze szczególnych i umiejętności czy kompetencji, o których wspomniałeś, na przykład o klasyfikowaniu. Jak tutaj radzić sobie z tak, formowaniem zadań dla dzieci, tak żeby były konstruktywne, a nie przerażały, nie obezwładniały? No tutaj pomysłów myślę, że bardzo wiele można wykorzystać. Taki pomysł, który ja pamiętam ze swojego dzieciństwa też, to chyba jedna z nauczycielek moich podstawówce taki pomysł. Teraz już nie pamiętam, kto to był, ale taki pomysł na posprzątanie własnego pokoju. Dzieci często mają bałagan i problem ze sprzątaniem, dorośli też. I taka klasyfikacja na przykład, jeśli jest półka i jest jakaś szafka jest 5 półek, na przykład na jednej półce połóż zabawki jednego rodzaju. Jest i porządek, i dziecko już się zastanawia, okej, jednego rodzaju, to na przykład pluszaki, a tu samochody, a czy książka to zabawka. No i tu już jest pole też do dyskusji z dzieckiem, czyli używania pojęć właśnie matematycznych, rozwijania wyobraźni. To jest takie jedno z zadań. Kolejne zadania to na przykład, jeśli dziecko jest zainteresowane jakąś konkretną bajką, jakimś konkretnym tam, nie wiem, książką, no to można bohaterów na przykład, czy jakieś przedmioty z tej bajki wykorzystać, że sklasyfikuj, którzy tam, nie wiem, Avengersi są dobrzy, a którzy źli. Akurat na Avengersach tak się nie znam, więc jeśli mówię teraz, że są jacyś źli, a jacyś dobrzy, to przepraszam. Ale tego typu zadania jak najbardziej. Można też na przykład
To też się wiąże z taką edukacją ogólną, na przykład ubrania posortuj, które są jesienne, które są zimowe, które są letnie. Mnóstwo jest tego typu zabaw i później od takich konkretnych rzeczy możemy przychodzić do takich właśnie problematycznych, czyli wielokolorowe liście na przykład, czy tu jest więcej zielonego, czy żółtego, to już jest pole do dyskusji. No i też możemy pytać dziecko, dlaczego tak podzieliłeś? I wtedy idziemy w kolejny etap, według jakich kategorii dzielimy, że możemy mieć wiele tych kategorii. Także takich zabaw nawet codziennych jest bardzo, bardzo wiele. No, trzeba znowu wrażliwości, tak, a przede wszystkim chęci zaangażowania się. Być może część z rodziców tych uczniów szkolnych no ma z tym kłopot, ponieważ zostają zwolnieni z odpowiedzialności za własne dzieci, prawda, w rozumieniu edukacyjnym, no a swój czas wolny raczej wolą poświęcić czemu innemu, prawda, oglądaniu meczu albo tam zabawą z roślinami w ogródku, a dzieci potrzebują uwagi, tak, no i współdziałania. Czy w tym kontekście edukacja domowa nie jawi się jako rozwiązanie edukacyjne korzystne, tak, sprzyjające dla właśnie rozwoju dziecka, bo tak trzeba nazwać to właśnie indywidualnym rozwojem. Tak, myślę, że edukacja domowa tutaj jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest rozwiązanie dla każdego, ale tej edukacji domowej każdy może coś zaczerpnąć, nawet jeśli nie może jej przeprowadzić w domu, to ten czas poświęcony dziecku jednak jest cenny. I tu taki przykład z życia, zupełnie taki codzienny. Czasami dzieci, kiedy mają właśnie te papierowe zadania klasyfikacyjne, tam trójkąty do jednego kółeczka, a tam samochodziki do drugiego, czasami bywa z tym problem. Wystarczy takie dziecko poprosić wieczorem po kolacji, żeby rozłożyło sztućce. Zazwyczaj mamy takie podziałki na sztućce i to jest dokładnie to samo zadanie. Więc czasami naprawdę 5 minut wspólnego czasu na takich domowych, zwyczajnych obowiązkach wystarczy, żeby trochę tej matematyzacji już wprowadzić. Tylko trzeba z dzieckiem rozmawiać. To prawda, to prawda. Wspomnij o tak pewnych perypetiach społecznych związanych ze swoimi badaniami i eksperymentem. Zaprosiłaś szereg osób, ale no, tak nieszczególnie chętnie przystąpili do tego zadania, a przecież tak twoim zamiarem jest nie tylko sprawdzenie pewnej rzeczywistości ludzkiej, tak, ale przy okazji także pomoc tym dzieciakom, które no, doświadczają jakoś trudności, tak, zostały wcześniej przez innych albo przez samoświadomość zaklasyfikowane, tak, jako niezdolne do matematyki. Czy tak być może nasze spotkanie dzisiejsze, nasza rozmowa, w której przedstawiłaś różne wymiary i te tak naukowe, ale także zwyczajnie ludzkie walory, które tkwią w tym sposobie myślenia o dziecku, o jego rozwoju intelektualnym, tak, szczególnie, czy nie znalazłabyś wśród naszych słuchaczy również rodziców, którzy zechcieliby wziąć udział w czymś takim, także po to, żeby pozwolić się zainspirować, tak, do rzeczy, których sami akurat jeszcze nie dostrzegają, natomiast wystarczy wyzwolić, tak, jakąś iskrą inspiracyjną te ich działania z własnymi dziećmi. Jeśli chodzi o te perypetie, to mam pewne swoje takie refleksje, bo to nie wypływało wprost z tych zgłoszeń. Natomiast wiele osób pisało po prostu z informacją, że ich dziecko sobie świetnie radzi z matematyką, co oczywiście mnie bardzo cieszy i gratuluję. I wydaje mi się, że tu był taki problem komunikacyjny.
I taką mam refleksję, że być może niektórym rodzicom kojarzy się ten zagrożenie lękiem przed matematyką, bo ja nie diagnozuję lęku przed matematyką, tylko właśnie zapraszam dzieci, które gdzieś tam tą matematykę mniej lubią, są zniechęcone, może zezłoszczone trochę na tę matematykę. To się nie wiąże z jakimś deficytem dziecka, absolutnie nie. Ani absolutnie z mniejszą inteligencją, czy jakimiś zdolnościami. Czasami to są nasze indywidualne doświadczenia, nasza wrażliwość, która wpłynęła na to, że tak, a nie inaczej postrzegamy matematykę. I właśnie taka refleksja mi naszła, że być może rodzice postrzegają czasami to zagrożenie lękiem przed matematyką jako przyznanie, że coś jest nie tak z dzieckiem, że może dziecko jest słabsze w jakiś sposób. To absolutnie nie o to chodzi. Każdy z nas jest inny, inaczej ten świat postrzega. Matematyka wywiera bardzo wiele emocji. Do niej potrzeba być dojrzałym emocjonalnie. Dlatego, że w matematyce jako jedynym przedmiocie szkolnym, oczywiście no tam w fizyce, później chemii również, ale w tych młodszych klasach jest to jedyny przedmiot, gdzie nie można nic interpretować. Wynik jest wynik. Po prostu. I to wyzwala często stres, takie napięcie też. No, trzeba się skupić na tej matematyce pewnie w inny sposób, bo nie powiedziałabym, że bardziej, ale w inny sposób niż na przykład na plastyce, na muzyce. To jest trochę inny rodzaj aktywności. Dlatego często bywa problematyczny. I nie ma to nic wspólnego z tym, że dziecko jest gorsze, słabsze czy gorzej się rozwija. Absolutnie nie. Jeszcze raz podkreślmy, dzieci w jakim wieku poszukujesz do współpracy? Dzieci w wieku od 6 do 10 lat, ale muszą realizować program klas 1-3, czyli te 6-latki, które wcześniej zaczęły, też jak najbardziej są zaproszone. A ja tak proszę wszystkich oglądających ten materiał, żeby sami przyjęli to zaproszenie, a także żeby podzielili się ze znajomymi ze środowiska edukacji domowej. Pan wiceminister wypowiadający się na forum Senatu Rzeczypospolitej powiedział, że wedle jego ogólnych informacji jest dzieci, młodzieży uczących się w domach około 20 tysięcy. No to w takiej grupie rzeczywiście z całą pewnością da się znaleźć, tym bardziej, że dzieci młodsze w większej liczbie tworzą tak całość tej edukacji domowej, więc być może rzeczywiście ktoś po chwili refleksji zechce wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Ja do tego szczerze zachęcam. Ja również. Czy potrzebne są dodatkowe pytania, żebyś udzieliła jeszcze jakichś dodatkowych informacji w sprawie swoich badań? Bo jeśli ktoś jest zainteresowany, to z takich informacji ogólnych, program jest przewidziany na pół roku i dziecko co miesiąc ode mnie otrzymuje indywidualne zadania na każdy dzień tygodnia, oprócz oczywiście świąt, weekendów, to jest rzecz jasna wolne. Każdy dzień to jedno zadanie, takie myślę, że na kwadrans. Są takie zadania, które zajmują 10 minut, są takie, które 20, ale tak średnio 15 minut. I każdy miesiąc to jest jeden dział podstawy programowej. To myślę, że tak z takich chyba takich technicznych wiadomości, chyba najważniejsza dla rodziców. To trwa. Jednocześnie tak powinno być satysfakcjonujące dla rodziców, także, że to nie są zabawy, tak, bo ten wymiar zabawowy jest w tym także tkwi, tak? To nie są męczące zadania, prawda? To są zadania, które wywołują radość także, że tak da się to robić z uśmiechem na twarzy. To może jeszcze jako ciekawostkę, że wszystkie są indywidualnie też graficznie dostosowywane. No,
innymi słowy, ja to po prostu rysuję. Także to też jest takie może taka ciekawostka, że nikt już więcej nie będzie miał takich zadań. Czyli nie warto z tego rezygnować, bo to strata niepowetowana i już nigdy się tego nie da odzyskać, prawda? Jedno zadanie na cały świat. Unikalne. Ja myślę, że osoba eksperymentatora, badacza, tak, i nauczyciela matematyki jest w tym przypadku szczególnie ważną kwestią. No a rozmowa nasza chyba pokazała, tak, jakimi kompetencjami komunikacyjnymi i społecznymi ty sama dysponujesz. Nie jesteś nudnym naukowcem i pewnie nigdy nie będziesz. Mam nadzieję. Czego należy pogratulować wszystkim, którzy z tobą współpracują, bo na pewno, skoro lubicie twój własny kod, to musisz być osobą godną zaufania. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję pięknie za tę rozmowę wieczorną porą. Dziękuję, że chciałaś poświęcić swój wolny czas na to spotkanie. I myślę, że ci, którzy wpadną na pomysł, żeby spróbować wziąć udział w takim przedsięwzięciu, odezwą się do nas, znając nasze dane. Mogą kierować je bezpośrednio do ciebie. Raz jeszcze przypominam, pani magister Aleksandra Karan, doktorantka na Uniwersytecie Poznańskim. Łatwo znaleźć te dane w internecie, nie trzeba wiele szukać, ale także dostępne są i telefony, i miejsca internetowe, które dotyczą mnie samego i naszego instytutu. Wobec tego do instytutu naszego także można kierować wszelkie zapytania, a moja żona chętnie udzieli informacji, no bo jest tak na stałe przywiązana do telefonu, także mniej więcej 24 godziny na dobę, tak jest osiągalna. Raz jeszcze bardzo dziękuję za to spotkanie. Do widzenia. Do widzenia, kłaniam się.